Ruben a Copacareno, allá que ya pella así, ahora peguara boguay, ya omuasa y ruña saindú. Ahora peguara boguay, ya omuasa y ruña saindú. Se para guayra sahara, me cori se le mamo de, se para guay de beca. Wjeżdżamy do Fram, do polsko-ukraińskiej kolonii. Byłem już tutaj kilka razy, zrobiłem już kiedyś kilka filmów o Fram. I jeden z takich głupich pomysłów, które miałem, wpadł mi do głowy na stacji paliw, do której zaraz dojeżdżamy, w której jest oznakowana toaleta dla Batmanów. Zaraz podjedziemy pod stację i zobaczymy sobie jeszcze raz. Zobaczcie sobie tutaj pod tym filmem link z filmu, który nagrałem ponad rok temu. Pani akurat sprząta. Kibel dla Batmanów i Batwoman. Tutaj przy głównej ulicy jest pomnik Polski, polsko-ukraińska flaga, polski wóz, taki rolniczy. Oni zrobili tutaj tym wozem niesamowity szał, bo rolnicy w Paragwaju czegoś takiego nie znali. I zatrzymamy się tutaj na chwilkę i podejdziemy i zobaczycie ten wóz. Niesamowity eksportowy szlagiem. Karo Polako, polski wóz, niesamowity szlagier eksportowy. Ten wóz, między innymi właśnie pan Marian z tego filmu, z którego nagrywałem wcześniej o Fram, to oni takie budowali i niesamowicie się to sprzedawało. Wozy takie jak ta, znane, ale bez, na płasko, bez możliwości tej burty, żeby więcej można było zadołać. Niesamowity eksportowy, niesamowity szlagiem. Niesamowitej ilości oni tego sprzedawali tutaj. I główna alejka wysłana palmami, czysto, niesamowicie tutaj jest, niesamowicie czysto, taki porządek tutaj panuje, jak nie w Paragwaju, taki polsko-ukraiński porządek. Wracamy dzisiaj taką trochę inną drogą z Encarnacją do stolicy, nie tą główną, tylko takim kanałem bocznym,
Ona jest mniej ruchliwa, ale tutaj też jest coś ciekawego do pokazania. Tutaj są niesamowite ilości lasów eukaliptusowych, które tutaj 3-4 razy, 5 razy szybciej rosną niż w Europie i one wszystkie idą na eksport, na sprzedaż. To jest też taka ciekawa forma biznesu w Paragwaju, dlatego że oczywiście długoterminowa, ale dlatego też, że drzewo rośnie obojętnie jakie stopy procentowe są, niskie, wysokie, ile kosztuje ropa, czy jest wojna w Europie, czy nie. W bezstresowy sposób sobie takie drzewo tutaj rośnie. Jest masę firm, które się tym zajmują. Długoterminowy, ale też bardzo interesujący biznes taki na domieszkę. Może nie wszystko w drzewo, ale na pewno coś w drzewo to jest gwawa w ta świeczki. I też często, gęsto mnie się pytaliście, jak się najlepiej uczyć hiszpańskiego, jak najszybciej. To jest pytanie nie do odpowiedzenia, dlatego że każdy z nas to w inny sposób do tego podchodzi. A ja się uczyłem 7-8 języków i żaden nie sprawiał mi żadnego problemu. Ale każda nauka, każdego języka ma jedną, jedyną rzecz wspólnego. Po prostu trzeba się to na pamięć nauczyć. I jeżeli znamy 200-300 takich najbardziej powtarzających się popularnych słów, czasowników, rzeczowników i znamy jakieś takie lekkie podstawy gramatyki, no to już jesteśmy w stanie coś powiedzieć. A jeżeli znamy 1000-2000 słów, no to jesteśmy w stanie już naprawdę bardzo dobrze mówić i rozumiemy 95% tego, co ucząc się codziennie po trochu, znając podstawy gramatyki, znając podstawy funkcjonowania tego języka, możemy nim władać. Hiszpański moim zdaniem nie jest aż taki trudny. Ja Wam pod ten film jeszcze podepnę kilka innych moich wywodów na temat języka, ale naprawdę ucząc się po 3, 4, 5 rzeczowników, czasowników dziennie, robiąc to regularnie, no to po krótkim czasie jesteśmy w stanie coś powiedzieć w miarę komunikatywnie, jeżeli robimy to oczywiście regularnie. I też taką jedną rzeczą, która pomaga nam w nauce tego języka, żeby się przerzucić z wszystkim na język hiszpański. Na przykład słuchać sobie radia jakiegoś z muzyką, którą lubimy, przez internet. Jest kilka takich aplikacji, które umożliwiają nam słuchania radia skąd byście tylko nie chcieli. Możecie sobie nawet szukać stacje radia, jaki język byście nie chcieli i dodatkowo jeszcze z jakiego regionu. Możecie sobie poszukać radio grające muzykę rock z Buenos Aires. Możecie sobie też muzykę poszukać z Paragwaju. Wszystko w internecie jest do znalezienia. Jeżeli się tylko chce, to jest to możliwe. Ja jak pojechałem z Niemiec, jak żeśmy się przeprowadzili z Polski do Niemiec, to się uczyłem dwóch języków jednocześnie i był taki moment na początku, że byłem bliski rozpaczy, że to nie działa, nie funkcjonuje. Ale po pewnym czasie załapiemy to i jesteśmy w stanie rozmawiać. Ja przez 16 miesięcy mojego pierwszego pobytu, początków w Niemczech, uczyłem się niemieckiego i angielskiego i zdałem na
trójkę egzamin z języka angielskiego, którego się równolegle uczyłem, tylko po prostu przez upartość. Mój nauczyciel angielskiego nie wierzył, że jest to możliwe, no a później opowiadał o tym wszystkim do końca, jak był w szkole, do końca emerytury, że jest to niemożliwe nauczyć się dwóch języków w tak krótkim czasie, ale jeżeli się chce, no to jest to możliwe. Tylko taki jeden hiszpański z odskoku też można zrobić, nie ma problemu. Witam Was wszystkich. Pokażę Wam dzisiaj działkę do sprzedania. 2,7 hektara nieopodal Piwi Rybuj z prądem, z wodą i internet przy głównej drodze do działki na górkę, tylko trzeba było podciągnąć. Działka o wielkości 2,7 hektara za 34 tysiące dolarów. Tak to wygląda.